Hej, witajcie! Z tej strony Durwart, witam Was w dość nietypowym, jak na mój kanał, materiale z cyklu WOT News. Zaczniemy oczywiście tradycyjnie od przedstawienia promocji, jakie przygotował Wargaming dla nas na bieżący weekend. Warto jeszcze wspomnieć o mikrołatce do ostatniego update'u, do łaty 9.15.1, która poprawiła działanie niektórych rzeczy i jednocześnie zmusiła nas do ponownego ściągania modów. Ja tych modów w ogóle nie ściągałem, a dlaczego? Dowiecie się pod koniec tego materiału. Skupmy się zatem, jakie promocje ma dla nas Wargaming. Obecnie tierem 8 tygodnia został radziecki T-54 First Prototype, pojazd przez wielu uznawany za obecnie najlepszą ósemkę premium, zarówno pod względem zarabiania, choć tu oczywiście ustępuje jak pancerowi działem 88, który jest wycofany ze stałej sprzedaży. Obecnie radziecki T-54 First Prototype zastępuje chyba legendarnego typa 59, o którym tak naprawdę niewiele osób już pamięta. Jeśli chcielibyście powiększyć swoje pancerne zasoby o ten pojazd, jest ku temu dobra okazja. Możecie go kupić w ofercie promocyjnej. Drugim materiałem, na którym chciałem się skupić ze strony World of Tanks, będzie promocja weekendowa. W ramach tej promocji możemy zakupić taniej wszystkie czołgi premium od poziomu 2 do 5, oczywiście te dostępne w regularnej sprzedaży, co cieszy graczy, którzy grindują jakąś linię. Pierwsze zwycięstwo dnia będzie nagrodzone potrójnym doświadczeniem, czyli mamy gwiazdkę razy 3. Osoby, które przeszkalają załogi, również będą mogły zaoszczędzić nieco na tej operacji, ponieważ w ramach weekendowej oferty możemy to zrobić za połowę ceny. Dodatkowo po wygraniu 10 bitew otrzymujemy nagrodę w postaci 5 automatycznych zestawów gaśniczych oraz 5 rezerw osobistych plus 100% doświadczenia przez godzinę. Szkoda, że nie są to rezerwy dwugodzinne, ale dla osób, które grają krótko każdego dnia, taka rezerwa również powinna być przydatna. Oczywiście, aby misję wypełnić, musimy znaleźć się w pierwszej dziesiątce pod względem zdobytego doświadczenia, a dla osób, które posiadają nieco więcej wolnego czasu i nie zamierzają spędzić go na zewnątrz, informacja, że tą misję wypełnić będziemy mogli nie raz, jak ma to miejsce w zwyczaju, a aż 3-krotnie. To tyle, jeśli chodzi o oferty promocyjne. Teraz, zostając jeszcze na stronie World of Tanks, chciałbym przedstawić Wam jedną informację dotyczącą mojej gry i moich materiałów, których, jak zapewne wiecie, ostatnio na kanale nie ma zbyt wiele. Tak jak większość już starych wyjadaczy World of Tanks, a ja, można powiedzieć, za takiego uchodzę, ponieważ zarówno tydzień, w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, minie 5 lat, odkąd zarejestrowałem się w grze. Moje statystyki nie są oczywiście jakieś wybitne, ale gra powoli zaczyna mi się po prostu nudzić. Myślałem, że zrobię sobie krótszą przerwę, po czym powrócę do gry. Tak się jednak nie dzieje. Wszedłem tylko w ostatni weekend na serwery, wygrałem jedną bitwę, tak aby uzyskać unikatowy czołg bonusowy za 18 urodziny Wargamingu, nie World of Tanks, trochę bym tutaj przesadził. I gra w dalszym ciągu poszła w odstawkę. Wiąże się to również z tym, że na kanale nie pojawiają się w ogóle filmy z gry World of Tanks. Dziękuję oczywiście wszystkim graczom, którzy mimo tego okresu bardzo małej aktywności na kanale wysyłali mi swoje powtórki. Niestety najprawdopodobniej nie trafią one na kanał, mimo tego, że dwie bitwy były naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dlatego serdeczne podziękowania raz jeszcze dla wszystkich, którzy swoje bitwy zdecydowali się przesłać.
Mój kanał przechodzi swego rodzaju reorganizację, o której więcej dowiecie się w materiale, który ukaże się na początku przyszłego tygodnia. Gry World of Tanks będzie naprawdę mało. Jednak nie mogę wykluczyć, że nie będzie się ona wcale w moim kanale pojawiała. Mam nadzieję, że fani gry World of Tanks zostaną ze mną. Osoby, które polubiły mój sposób komentowania bitew, od czasu do czasu również znajdą coś ciekawego dla siebie. Chciałbym jednak skupić się na kilku innych tytułach. A z tego miejsca osobom, które dotrwały do końca materiału, chciałbym przekazać jeszcze jedną informację. Na platformie Steam utworzyłem grupę, do której Was wszystkich serdecznie zapraszam. Grupa nazywa się Kilowaty Durwarda. Dlaczego kilowaty? Osoby śledzące mój kanał prawdopodobnie wiedzą. Jeśli chcielibyście dołączyć do tej grupy oraz pograć wspólnie w tytuły, które mam dostępne w bibliotece na Steamie, odezwijcie się, napiszcie, że jesteście właśnie z YouTube'a. Wtedy dodam Was do grupy i będziemy mogli wspólnie pobawić się w innych tytułach niż te tytuły pancerne, które do tej pory głównie gościły na moim kanale. To tyle gadania. Ja żegnam się z Wami. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!